Puszcza Spalska. Rozległy, leśny teren, ciągnący się od Tomaszowa aż po Opoczno. Lasy rosną tu po obu stronach rzeki Pilicy. Najstarsza miejscowość to Inowłódz, z najstarszym w Polsce romańskim kościołem. Ale także na terenie Puszczy Spalskiej znajduje się sławna Spała, Anielin, Studzianna Poświętna i wiele innych miejscowości. My dziś zajrzymy do Anielina i Studzianny. Wybieramy te miejscowości, bowiem co się łączy, nie tylko puszcza, ale pewne wydarzenia historyczne. Wystarczy przyjechać do rozległego lasu, by tu stanąć niemal oko w oko z tragicznymi wydarzeniami związanymi z II wojną światową. Właśnie tu, w Anielinie, bliżej Pilicy niż drogi, w osłonie gęstego sosnowego lasu, w ostatnich dniach kwietnia 1940 roku stacjonowali pierwsi polscy partyzanci, żołnierze Henryka Hubala Dobrzańskiego. Tu rano 30 kwietnia zostali zaskoczeni przez hitlerowców. W gęstej strzelaninie, dosyć chaotycznej, poległ bohaterski major. Jego żołnierze wyrwali się z okrążenia i wzdłuż Pilicy, przez Kozłowiec, przedostali się dalej. Ale mieszkańcy pamiętali o tym, że zginął w tym miejscu. Powstał tu pierwszy krzyż, a później taki okazały pomnik Szaniec, miejsce śmierci majora Hubala. Co roku 30 kwietnia słychać tu ten koń, gwar młodych ludzi, pieśni partyzanckie. Właśnie w tym dniu odbywają się tu tutaj uroczystości patriotyczne, religijne. Przyjeżdżają tutaj ułani z całej Polski, kultywując tradycję konia polskiego. Tutaj mamy pamiątkowe fotografie. Organizowane są pokazy jazdy konnej oraz wyszkolenia wojskowego. Tak, przypomnijmy, że major Hubal był znakomitym jeździcem, olimpijczykiem, pierwszym ułanem. Tu w okolicy ma powstać szlak konny, ale jak na razie to koni brak. Lokalna grupa działania, która powstała w tym roku, ma zamiar przy pomocy środków unijnych odtworzyć na tych terenach szlak konny oraz kultywować tradycję ułana polskiego, oręża oraz inne tradycje historyczne, które są bardzo ważne dla tego regionu i historii jego. Tuż za wsią Anielin i okalającym ją lasem znajduje się wieś Studzianna Poświętna. Już z daleka majaczy potężna bryła świątyni. I to do centrum wsi przywieziono ciało majora Hubala. Wcześniej przeniesiono je z fury gnoju na wojskową ciężarówkę. Ciężarówkę ustawiono na tym rozległym placu, nad którym dominują mury świątyni. Niemcy pofotografowali się przy zabitym majorze i zabrali ciało do Tomaszowa, do garnizonu. Przewieziono je nocą do pobliskiego lasu. Chodziło o to, żeby właśnie nie budować legendy pierwszego partyzanta II wojny światowej. I do dzisiaj nie wiemy, gdzie spoczywa major Henryk Hubal Dobrzański. Wieś Studzianna Poświętne znana jest od wieków za sprawą sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. Ten piękny, XVI-wieczny obraz umieszczony jest w tej świątyni. Ale wcześniej znajdował się w kapliczce wystawionej na Górze Dziewiczej. To tam, na tym pagórku, gdzie dziś widać barokową, niewielką kaplicę, znajdował się pierwszy drewniany kościół. A nazwa góry wzięła się stąd, że to tam wśród drzew ukryły się dziewczyny napastowane przez żołnierzy. Zamarzły wśród świerków i ludność tam właśnie postawiła pierwszą kapliczkę, do której później przeniesiono obraz z dworu Starołęskich. Starołęscy, a później Zbąscy byli fundatorami nowej świątyni. Sprowadzono z Wielkopolski Filipinów. Tu im podarowano sporo ziemi i zachęcono do budowy klasztoru.
Budowa klasztoru oraz kościoła trwała bardzo długo, około 50 lat. Zakończyła się w 1746 roku, poświęceniem kościoła. Kościoła niezwykłego, jak na kościół wiejski. Ta wyniosła budowla przyciąga wzrok swoim barokowym pięknem. Do kościoła dobudowany jest od strony wschodniej klasztor. Jest 9 rok pasterka, Boże Narodzenie. Do naszej świątyni w Studzianie wkracza oddział partyzantów Hubala. Jest to okres Bożego Narodzenia. Nakręcany jest film Hubal. Podczas tego filmu przy ołtarzu stoję ja jako aktor, a między innymi wśród tych, którzy wkraczają jako oddział jest też i Tereska, bardzo sympatyczna, piękna dziewczynka. Scena pasterki w Hubalu została mi na całe życie i nie dlatego, że była młodą dziewczyną, chyba miałam wtedy 17 lat, tylko dlatego, że film pomieszał się z życiem. Ludzie, którzy brali udział w tej scenie, pamiętają tą sytuację z rzeczywistości, z czasów wojny, kiedy był tam Hubal. Więc były łzy, było wzruszenie, a ja stojąc przed obrazem Matki Boskiej czułam, że biorę udział w misterium, w czymś, co zostanie mi na całe życie, w czymś bardzo, bardzo ważnym. Do cudownego obrazu Matki Boskiej Świętorodzinnej przez wiele wieków podążały tysiące pielgrzymów. Do tego obrazu pielgrzymowali także władcy Polski. Wystarczy przypomnieć Jana III Sobieskiego, czy wcześniej Władysława IV Wazę. Obraz na co dzień zasłaniany jest ciężką, metalową płytą. Widać na nim, poza Matką Boską, całą świętą rodzinę. I to w sytuacji niezwykłej. Święta rodzina namalowana została wieczorem przy zapalonej świecy w czasie posiłku. Po prawej stronie siedzi Chrystus, nad nim w opiekuńczym geście pochyla się święty Józef, a z boku siedzi Matka Boska. Tak ujęta święta rodzina jest czymś niezwykłym. Całe wyposażenie kościoła w Studziannie jest czysto barokowe. Jednorodność idealna, ale w tej jednorodności kryją się też pewne tajemnice. Tajemnice wynikające z barokowego zainteresowania sztuką Orientu, bowiem boczne ołtarze utrzymane są w stylu chińskich wyrobów powlekanych laką. Czarne ołtarze nie podobały się któremuś z proboszczów i kazał je pomalować lakierem. Wystarczyło zdjąć współczesny lakier, by oczom wiernych ukazały się niezwykłe dekoracje, a wśród nich takie chińskie oryginalne pejzaże z pagodami. W katolickim kościele jest to czymś niezwykłym. Właśnie te chińskie ołtarze świadczą o tym, że Studzianna znajdowała się w nurcie sztuki europejskiej. Zespół klasztorny Filipinów pełen jest niezwykłych zabytków. Dziś strudzony turysta może zatrzymać się w klasztorze na dłużej. Gościnni Filipini przygotowali tu 50 miejsc noclegowych. Studzianna poświętne i najbliższe miejscowości od wieków położone są na pielgrzymich szlakach. Dzisiaj dotrzeć tu można także szlakami turystycznymi, pieszymi, rowerowymi, a niedługo także konnymi. Szum prylicy, zapach sosnowego lasu, oddech historii. Szlak ma nosić imię majora Henryka Dobrzeńskiego, Hubala. Jesteśmy w miejscowości Ponikła, 3 km od Studziannej Poświętnego. To właśnie w tym miejscu wiele innych w naszym województwie pojawiał się. I powiem tak, że zamysłem na turystykę w Siodle
kierowaliśmy się poprzez proste skojarzenie właśnie z tą osobą, z tą postacią. Upatrujemy w tym możliwość również promocji tego szlaku. Byłby pewnym wyróżnikiem dla naszego województwa. A co to znaczy idea, szlak konny czy turystyka w siodle? To jest pętla duża, pętla mała, około 1500 km. To są szlaki łącznikowe, które obejmują całe województwo. Pętla duża biegnie wokół naszego województwa, tak, prawda? Na obrzeżach województwa. Tak, i oparta jest na ponad 200 ośrodkach konnych, które w naszym województwie udało nam się zidentyfikować. Ale wytyczenie takiego szlaku to jest jedno, a obudowanie infrastrukturą to jest następne zadanie. I właśnie chcemy, aby na tym szlaku były bezkolizyjne przejścia, żeby były miejsca postojowe dla koni, dla jeźdźców, żeby rozrastały się gospodarstwa agroturystyczne. Ponadto nowoczesny sposób nawigacji na tym szlaku. No i oczywiście w efekcie końcowym wspaniała promocja, reklama, aby turyści i krajowi, i europejscy, a może i nawet skądinąd, mogli do nas trafiać.